Sebastian Jeziorzański, 26-latek po stronie Raciborzan, a po stronie gospodarzy drużyny AZ Supry Brokers Wrocław, Rosjanin Zemilkan Minkajłow. Ciekawy zawodnik, 3 wygrane w KLZ, naprawdę mocny. Mówiliśmy o tym poziomie Rosjan, ilekroć pojawiają się na arenie międzynarodowej, a przecież za taką należy uznać starty zawodników zagranicznych w KLZ. No to trzeba spodziewać się wysokiego poziomu. Natomiast Jeziorzański, ten, który w tym momencie pojawił się na Państwa ekranach, to wychowanek LKS-u Dąb Brzeźnica, 26 lat. Trzykrotny mistrz Polski w latach 15, 16, 17. 8 miejsce w Mistrzostwach Europy w 2014 roku, a więc i ta kariera międzynarodowa już rozpoczęta. Jego rywal na razie nie miał wielkich szans, żeby tutaj powalczyć dla Rosji na tych międzynarodowych turniejach, aczkolwiek w turnieju Ali Alijewa, bardzo mocno obsadzonym w 2016 roku, zajął drugie miejsce. No i zobaczymy, jak tutaj sobie poradzi. Myślę, że ciekawa jest sprawa wagi w tym pojedynku, jeśli chodzi o Jeziorzańskiego. Zwykle startuje w niższej nieco kategorii wagowej, tak przynajmniej kojarzę. Natomiast przy nazwisku Rosjanina mamy podaną tę startową wagę 9,7, a więc chyba musiał zbijać. Nie, obydwaj zawodnicy wywodzą się z kategorii do 86 kg. Może z tego tytułu pomyliłeś tam pewne rzeczy, że w fazie zasadniczej oni walczyli ze sobą w kategorii do 97 kg. Zawodnik Supry wygrał ten pojedynek w Raciborzu. Minimalnie, bo minimalnie, ale wygrał. W związku z tym no, należy się spodziewać również bardzo ciekawego pojedynku, bo Sebastian jest niezwykle zaciętym i dobrze wyszkolonym zawodnikiem, rywalizuje na rynku krajowym ze Zbyszkiem Baranowskim, ale obydwoje walczą w tej swojej naturalnej kategorii do 86 kg. Ja nie bez przyczyny mówiłem o tej wadze, bo mamy takie specjalne notatki. To tak trochę uchylę rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o kuchnię telewizyjną, i tam no, zawodnicy często podają te swoje startowe wagi. Właśnie Rosjanin podał w tej swojej notatce 97, więc może był taki okres w jego karierze, kiedy tyle ważył. Albo jak to mężczyzna, w odróżnieniu od kobiet, lubi podawać, że waży nieco więcej, żeby nabrać nieco większego respektu albo wystraszyć trochę rywala, bo panie zwykle zaniżają. A jeszcze jest jedna opcja, że dostał dużo pieniędzy za to, żeby zbił wagę. No może tak być. No tak, pieniądze, wiadomo, drodzy państwo, Krajowa Liga Zapaśnicza. Tutaj dolary leją się z nieba. Przynajmniej tak to oficjalnie należy propagować, bo przecież niedaleka jest droga, o tym mówiliśmy, od KLZ do nawet Ligi Mistrzów Zapaśniczej. Przecież również, Damian, jest taki plan. Tak, jest taki plan. Trwają zaawansowane rozmowy z Federacją Europejską. Na dzisiejszym spotkaniu we Wrocławiu jest 13 trenerów kadr narodowych z całej Europy. Mieli dzisiaj spotkanie w jednym z hoteli. Także przyglądają się temu, chcą otwierać podobne imprezy, ale może skoncentrujmy się przez sekundę. Tak, tak, bo teraz akcja z góry zawodnika rosyjskiego, ale proszę spojrzeć na bardzo dobrą obronę parteru Jeziorzańskiego. On tak przywarł do maty, jakby się przykleił przy ssawkami. Właściwie trudno było nawet zapiąć uchwyt. Kiedyś miałem taką sytuację, ale to opowiem kiedy indziej, jak na balkonie tarasowym na wczasach kolega próbował właśnie wsadzić mi palec między ciało, a żona tego nie widziała, była w pokoju. Ja mówię, no wsadzaj, wsadzaj. To ciekawa historia. Przy śniadaniu dopiero, no ale dobra. Zdarzają się i takie rzeczy, drodzy państwo, o tych palcach, w zapasach, to już właściwie mity i legendy urosły. Pamiętam swoją rozmowę kiedyś zupełnie prywatną z Andrzejem Supronem, naszym wicemistrzem olimpijskim, aktualnym prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego, co on mi o tych palcach opowiadał, żeby państwo wiedzieli. Ale zostawmy ten temat. Kategoria 8-5. Walka niesamowita. Właściwie nie wiem, 8-5 czy 8-6, bo już w końcu hostessa pokazywała 8-6, tu widzimy 8-5. Nie będziemy może tak drobiazgowi. Teraz proszę spojrzeć, jaka niesamowita akcja w wykonaniu Minkajłowa. Tak wypychał swojego rywala, więc Jeziorzańskiego, jakby pchał taczkę. Jakby pchał taczkę, to świadczy o tym, jak bardzo silnym jest zawodnikiem, ale wypchał go w pozycji parterowej, w związku z tym nie ma punktu, bo wyjście za matę w parterze nie daje punktu zawodnikowi.
Pierwsza runda za nami. Ciekawy pojedynek, obfitujący w wiele interesujących akcji. Widać duże zaangażowanie, dużą siłę fizyczną i oczywiście kunszt techniczny po stronie jednego i drugiego zawodnika. Tutaj Mateusz Wolny w roli szkoleniowca. Widzimy Sylwię Bileńską także, a więc legendę raciborską, która przecież jeszcze nie tak dawno w poprzednim sezonie startowała, tutaj stawała. Świetnie sobie radziła, choć oczywiście kategoria wagowa już nie ta. A tutaj jeszcze raz ta akcja. Pojedynek jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Każdy z zawodników czai się tylko na to, żeby ukraść chociaż jeden punkt. No ale to nie jest tak łatwo, jeżeli walczą dwóch takich tuzów sportu zapaśniczego, to naprawdę muszą tutaj do sytuacji doprowadzić, żeby umęczyć przeciwnika i na tym zmęczeniu szukać właśnie tych punktów. To jest bardzo ważny bój. Każdy zresztą teraz będzie ważny, bo widać, że poziom zawodników wyrównany, a i poziom całego spotkania także bardzo, bardzo równy. 9-7 na razie prowadzenie ekipy gospodarzy, ale myślę, że tutaj raciborzanie, co by nie mówić, wciąż aktualni wicemistrzowie kraju, będą próbowali wydrzeć tutaj punkty z tego trudnego dolnośląskiego terenu. O to w tym wszystkim chodzi, żeby te mecze były wyrównane, żeby te drużyny miały optymalne, ale nie za mocne, nie za słabe, nie za mocne składy. Myślimy również nad tym, żeby zrobić jakieś ograniczenia, punktacje zawodników, że mistrz olimpijski jest wart 30 punktów, mistrz kraju 10 i każda z drużyn nie może przekroczyć powiedzmy 100-120 punktów. Musimy się w tym limicie zmieścić. No oczywiście kwestia do dopracowania, no ale każdy projekt ma to do siebie, że się rozwija. Teraz mocna akcja w wykonaniu Minkajłowa, wypchnął Jezierzańskiego poza zonę i w efekcie jeden punkt otwierający bilans punktowy w tym pojedynku. Tak, ta akcja różniła się od akcji poprzednich, gdzie zakończyła się walka poza matą, że dostał Minkajłow punkt, bo wyszedł Sebastian w pozycji stojącej, nie parterowej. W związku z tym jeden punkt na koncie zawodnika Supry. Ale przepraszam, Bogusiu, ale zobacz, jak wymęczył Minkajłow ten punkt. On nie robi kroku do tyłu. Cały czas jest na... Zwróć uwagę. On nie dostał pozycji parterowej Minkajłow, bo nie ma za co. Sędzia zazwyczaj daje na zmianę raz temu, ale w tym przypadku... No zwróć uwagę, jaka praca jest Minkajłowa. No tak, mówiliśmy o tym. O, arbiter dał teraz pasywność. Czy upomnienie? Nie, jednak. Tak, tak, tak. No duża szansa teraz przed Jezierzańskim. Będzie bronił parteru Minkajłow. Zobaczymy, jak sobie poradzi. No Rosjanie słyną z tego, że potrafią świetnie bronić pozycji parterowej. No ale myślę, że Jezierzańskiego stać na to, aby po pierwsze spróbować zapiąć odpowiedni uchwyt, a potem zaatakować i zdobyć punkty. Ale zobacz, jaka jest obrona Minkajłowa. Złapał, zapiął i teraz będzie wózek. Dwa punkty. Przekręcił rywala i jeden punkt za obejście. Tak, tak. Mamy remis, 2-2. No, bardzo ładna akcja Sebastiana. Tak, powinno zaraz nam na tablicy się ukazać wynik 2-2. No, jakby ta walka zakończyła się... 2-2 pokazuje Andrzej Wroński. Widzą państwo, tak jest, taki mamy rezultat. Tutaj zagotowało się w narożnikach obu zawodników, ale ta punktacja jest jak najbardziej prawidłowa. No i będzie ciekawie do końca, już tylko 20 sekund. Czy jeszcze któryś z nich pokusi się o akcję? Ja myślę, że tutaj najzręczniej byłoby spróbować wypchnąć rywala poza okrąg. Ale czy to jest możliwe? O, te 5-10 sekund każdy zawodnik wytrzyma. Ja bym nawet chyba z Karelinem wytrzymał
te 10 sekund, oczywiście mówię pół żartem, pół serio, i kończy nam się walka remisem. Również wyjście za mat, ale w pozycji parterowej, w związku z tym nie ma punktu. Jest 2-2 i zapis, wynik. Wydaje mi się, że tutaj drużyna Supry spodziewała się wygranego pojedynku. Na pewno to dużo skomplikuje dalszą rywalizację tego meczu. Pokiwał z niedowierzaniem, z taką dezaprobatą głową Zemirkan Minkajłow, niezadowolony z oceny tego pojedynku, ale z drugiej strony no te wypchnięcia, które on zastosował tutaj dwukrotnie, inna rzecz, że rzadko coś takiego widujemy na matach zapaśniczych, no nie klasyfikowały się do punktu. No nie klasyfikowały, tak samo też ocenił to arbiter, w związku z tym mamy taki wynik, a nie inny.